A tu taka sytuacja nas została. Głowica do wyjęcia. Ale tu pierwsze muszę jako górnik się zabawić. Bo tu nie wiem, gdzie są wtryski. Także tutaj będziemy szukać wtryskiwaczy. Będziemy to wszystko odkopywać. Jest epicko. Niech wyłoszczy trochę. Albo powiedziałbym tak. Jest dramat. Teraz zobaczymy, co tu dalej będzie z tego. No, w kolektorze czysto nawet, po czystu koła. Tu nie można o tym powiedzieć, że jest czysto. Także zaraz będziemy wykuwać. Oczywiście wiemy o tym, że puszczały uszczelki pod wtryskami miedzianki i przez nie wychodził przez lata nagar i nakombinowało się tu tak. To jest twarde jak beton. Ups, lampka. Twarde jak skała. Trzeba odkuć i znaleźć wtryski. No i po długiej archeologii, a naprawdę długiej, bo tego gruzu to było mega dużo. I bez młotka bezwładnościowego, żeby te wtryski powyciągać. Powiem tak, dramat. O, taki uchwyt, kawał żelastwa i wybijamy. Trzeba dorobić tylko adapter, żeby ten młotek był zakręcony krócej, żeby się dostać do 3 i 4. No i po tej całej archeologii mamy taki surprise. Tu to już nie wiem, kto to poskręca i poskłada. Ale mi wity chodzą. No, na razie się nie ma co tu martwić i przejmować, bo będziemy ściągać głowicę. Teraz coś tu ustawimy na punkty i lecimy z koksem. No i dobieramy się dalej. To tak prosto, nie będziemy tu nic komplikować. Tu jest blokada wałka sącego. Wydech nie ma blokady. Tu by można było coś wymyśleć jak w Renault, taki łącznik pomiędzy wałkami. Ale wiemy, że na 4 jest mianka, pierwszy na pracy, wszystko w górze. Ale tam w otworze w głębi tutaj, zaraz doświetlimy to, nie mamy czym. Czy mamy? Tam są dwa otwory, o teraz je widać. Tam są dwa otworki powiercone, jeden we wrębie, drugi na zębie. I te otworki się muszą pokrywać, wtedy wszystko pasuje. Dół ustawiamy na OT, ja sobie tylko markerem poprawiłem, żeby widzieć. Dół ustawiamy na OT, żadne stopnie. Góra blokada na wiertło. Te dwa punkty się tam, tamte punkty się mają zgodzić. O, i wszystko jest w porządku. I wszystko jest w porządku, także rozbieramy to i ściągamy głowicę, zobaczymy co tam będzie. No i uwalniamy dalej. Nadstawka z wałkami jest ściągnięta. Tu już mamy śruby. Dojście do śrub i odkręcamy dalej. Nadstawka tu leży, wałki tutaj. No i mamy tutaj, no i to znowu mi się tu wkradło. No i mamy tu Mercedesika. Przygotowane tuleje pod montaż tłoków. Co my to mamy? To jest Mercedes Sprinter. 2-3 rok, 313 CDI. Lecą pierścienie, leci głowica, bo stara zgłosiła obiekcję, pęknięta. Głowica już naszykowana, wszystko jest. Tu się regeneruje rowki, ale to nie o to chodzi. Tu mamy jakieś milionowe kilometry przejechane, a panewek takich to jeszcze nie widziałem. Nic z tym panewką nie ma. Tu jest taki delikatny ślad, ale to nic, naprawdę panewki są w stanie idealnym, tu delikatne ślady, nic ponadto. A kilometrów mamy? 305 tysięcy.
305 koła najechane. I naprawdę, naprawdę to pięknie wygląda. Panoweczki tylko delikatnie zapolerowane. Co najciekawsze, wał też wygląda pięknie. Pięknie, nic tu się nie wydarzyło. Tuleje wysmarowane i wrzucamy tłoczki. Powierzchnię mamy przygotowaną. Ładnie wyczyszczony bloczek, wszystko jest w porządku. Tam mamy to, tam się światło odbija. To nie jest, że tu coś jest na tłoku, to się światło odbija. Wszystko mamy przygotowane, tłoczki powrzucane, z dołu poskręcane. Jedynie na samym końcu sobie michę założę. Teraz zakładam głowicę. Tu trzeba tylko uważać na ślizg, żeby nie gruchnął. Teraz przyjdzie uszczeleczka. Uszczeleczkę mamy z Erlinga, a cały zestaw uszczelek. Tu mamy Erling. Jest podobno jakaś wzmocniona. Nie wiem, co to ma być wzmocniona, ale jest. No i cała reszta jest z Wiktora Reinsa uszczelki pod kolektor. Tam jakiś uszczelniacz. Uszczelki pod kolektor, ssący wydech, pokrywa wydech, miska. Także już tuż niebawem. No a tu mamy, można pokazać wszystkim niedowierkom. To będzie ostrość złapać. Coś muszę wykombinować. Jak się śruba potrafi naciągnąć? Oczywiście to jest nowa śruba i też nową przykładamy. Pięknie pasuje wrąb do wrębu. To jest stara śruba przyłożona do nowej. Te wręby naprawdę ząb na ząb nie pasuje. Ona jest naciągnięta około, nie wiem, milimetra. No, na takiej długości to już jest, dlatego idą nowe śruby. W tym przypadku za każdym razem. I nowe pasują bardzo ładnie, bo muszą. A starą widzimy, już mamy naciągniętą. No dosłownie o milimetr. Na całej długości może być, ona tu nie są obrabiane te śruby, także każda jest tu innej długości. Ale przykładając je, nie wiem, no jest milimetr na pewno. Nawet mierząc je sufniarką po długości, bo tak podaje Autodata, żeby zmierzyć. To tam jest, że 150 ileś może być, powyżej już nie. Ale tu w tym przypadku śruby to zestaw, jest to dostępne, idą nowe po temacie. Głowica czeka. To jest głowica po regeneracji, czyli płaszczyzna, zawory podocierane, uszczelniacze, umyta cała, czyściuteńka, bardzo ładna głowica. Bardzo ładna. Naprawdę. Taką głowicę to aż się chce montować, także za chwilkę ciąg dalszy. Pójdzie uszczeleczka, kołeczki są powbijane, tulejki. Pójdzie uszczeleczka, głowica, śruby, olej i dokręcamy. I powoli suniemy do przodu. No i śruby mamy podokręcane. Tak jak mówi rozpiska, czyli pierwsze 60 N, później dwa razy po 90 stopni. Teraz idzie nadstawka głowicy i razem sobie przykręcimy i zaraz wsadzimy szklanki, wsadzimy wałki, skręcimy to i będziemy mogli założyć sobie rozrząd, wciągnąć ten łańcuch, podnieść ten łańcuch, który siedzi tam, co siedzi sobie tam na dole, za chwilę go podnieść do góry i założyć na wałki, ale to za chwilkę. No i mamy poskładane, tu jest OT w tym miejscu, o, dokładnie tak, tu jest blokada uniwersalna, szósteczka, pasuje wiertło. Do tego wszystkiego tam między kołami doświetlimy. Tam w głębi między kołami
są punkty, o które mają tak pasować. I wszystko jest poskręcane. Tu są nawet takie punkty, które pasują do góry, żeby było wiadomo, jako potwierdzenie. I jest wszystko skręcone. Micha z dołu założona, tak jak widzimy. Jest poskręcane. Teraz jakiś tam kolektor. Smarowanie turbiny, czyli taki wężyk, który wchodzi, rurka wchodzi tu i wchodzi tu w głowicę, w tym miejscu. Pozakładamy z drugiej strony kolektor, pokrywa, wtryski i tym podobne rzeczy. Jak wszystko złożymy do kupy, będziemy odpalać. A więc sprawy się mają następująco. Mamy tu wszystko poskręcane, tak jak ma być. Wszystko się trzyma, poczyszczone. Z nagarów i tym podobnych rzeczy podokręcane, tak jak ma być. No i mówię, tu też oczywiście przód złożone, pompy, wstęp na wysokiego ciśnienia, wokół pompa, wszystko poskręcane. No oczywiście zalany świeży olej, założony filtr paliwa. No i mówię, pokręcę sobie, bo tam rozrusznik, tam w głębi bardzo ładnie widać, w tym miejscu, za kablami. Mówię, zrobię sobie zworę, po to, żeby sobie pokręcić rozrusznikiem, aż pokaże mi się olej we filtrze po filtrze oleju. Wykręcony jest oczywiście, wyciągnięty. Ja aż mi się pokaże. No ale ten rozrusznik tak kręci słabo. Akumulator troszkę stary i nienaładowany. Mówię, tak kręci, bo kręci. Mówię, a to tak mu troszkę pomogę placzkiem. No i z góry oczywiście placzkiem tutaj podlewam na wyłączonym zapłonie. On to oczywiście zapalił. Z 3 sekundy dosłownie się obrócił wał. Pokazuje mi się tu olej, zakręcam filtr oleju, wszystko pięknie, ładnie, pompa zassała, mam 100% pewności. Zakręcam filtr oleju, a mówię, a jeszcze raz tak troszkę placzkiem go podstymuluję, żeby zobaczyć, czy on chce chodzić już tak naprawdę. No, podlałem troszkę placzka, zapalił, z 5 sekund pochodził, z gaz oczywiście, bo na wyłączonym zapłonie nie ma się czego spodziewać. Innego. Idę do środka, mówię, obrócę rozrusznikiem. Obracam rozrusznikiem, a ten praktycznie zapalił tak, jak był zgaszony troszkę wcześniej. Okazuje się, że chodzi bardzo ładnie i nawet teraz. Oczywiście chwilkę go trzeba pokręcić, bo ten układ się jeszcze nie odpowietrzył, co prawda. Nie ma jeszcze alternatora, jeszcze nie ma, bo poszedł do regeneracji. Bez problemu zapalił, chodzi, nic się z tego nie robi. Oczywiście tu jeszcze wszystko fruwa. Ten wspornik mam luźny, zaraz założę kolektor i oczywiście zaraz nowe rolki, dwie prowadzące, jeden napinacz, pozakładam pasek, zarzucę wszystko tak, jak ma być i będzie dobrze, także. No, ożył potwór, teraz potrzebuje wody po to, żeby sobie pochodził, także zaraz też chłodnicę, pas przedni, żeby można było jakąś jazdę próbną zrobić. No i tak z grubsza mamy ogarnięte. Tutaj jakiś tam kolektor założony, zmęczony już jestem. Wrzucony filtr powietrza, oczywiście nowy, tak jak mówiłem, olej, filtr oleju, filtr paliwa. Robimy jak dla siebie, bo jest to fura kupiona do firmy, a jak się okaże, że nie wiem, za szybko rdzewieje, bo to Mercedes, albo jak coś i tam będzie dolegać, no to pójdzie do Żyda. Oczywiście chodzić to musi ten silnik, to nie ma dwóch zdań. No i korzystając od razu z okazji, wrzucamy nowy simmering. Tu jest ten simmering bez sprężynki z Wiktora Reinca. Także od razu simmering. Mówię, napinacz, nie napinacz. Roleczki też powrzucane, nowe pompa wody.
Zaraz pasek przyjdzie nowy, to tylko stary pasek, bo odkręcałem koło. A zaraz dokręcimy to. Oczywiście tutaj sprzęt musi być do odkręcania takich śrub. Kawał rury, kawał porządnej rury i ramię. Ramię plus pchnięcie daje osiągnięcie, także zaraz pozakręcamy to i powoli do przodu. No, mamy tu w taki sposób zamotany pasek na dokręcanie, owinięty tutaj wspomaganie, kompresor klimy, żeby się fajnie kąt zgadzał. I uwierzcie mi, że to są takie siły, te paski potrafią wytrzymać, że to jest niepojęte. Jeżeli jest w miarę zdrowy pasek, tak jak jest ten, to naprawdę taka śruba to żaden wyczyn. Ona może być, nie wiem, 450-500 N. Taki pasek bez problemu to przeniesie. Jak jest zdrowy, jak jest oczywiście stary, zmęczony, no to szczeli. Ale już odkręcałem takie rzeczy w taki sposób, że i nie trzeba trzech ludzi, jakichś dziwnych blokad i nadzwyczajnych rzeczy. Tylko musi być koło wielorowkowe, tak jak jest w tym przypadku, bo jak jest pasowy, klinowy psaczy pasek, to tam troszkę gorzej jest coś tak namotać, ale już takie też odkręcałem. Podkładałem jeden obwód z paska klinowego, a później robiłem to wielorowkowym i też bez problemu to idzie. Także metoda jest całkiem zasną. Oczywiście takiego paska już nie użyjemy, bo on tu jest złamane i to dosyć mocno. Podejrzewam, żeby żył, bo to tylko włókno, ale mamy jeden stary taki pasek i sobie odkręcamy. A tu mamy nówkę. Oczywiście. I zaraz sobie zarzucimy ten paseczek i będzie dobrze. No i mamy poskładany pojazd. 213 CDI. Proszę o start. Idzie jak marzenie. Pięknie chodzi. A teraz czas na test drogowy. No oczywiście to jest ten sprinter, co miał silniczek składany. Teraz jest, oczywiście była jazda próbna, po drodze normalnie. Wszystko pięknie, ładnie. Mamy tu przebiegi, mamy tu, co to jest za pojazd. Oczywiście jest na sprzedaż. Widzimy tu wszystko pięknie, ładnie. Przy takim przebiegu, no nie wiem, może by te fotele w razie był wyprał. Nic go tutaj nie boli za bardzo. Wszystko chodzi, pięknie jeździ. No i palimy go. Takie jest palenie, czy jest ciepło, czy zimno. Wszystko pięknie, ładnie. Wszystko pięknie, ładnie działa. Także pacjent będzie żył. Bardzo ładnie działa ten silniczek. Pasek założony nowy pasek, nowa pompa wody. Co miał dostać, to dostał. Także bardzo ładnie to chodzi. I nawet się tym przyjemnie jedzie. A, ten mąż tak fruwa troszkę. Taka to konstrukcja. O, bateryjka niezła. Także można powiedzieć, że z czystym sumieniem. No nie będziemy tu deptać, bo zimny. Ale naprawdę, bardzo przyjemnie to jeździ. Także myślę, to na tyle informacji. Pacjent żyje, ma się dobrze.